W latach 60. Stany Zjednoczone rozlokowały sieć pasywnych sonarów w newralgicznych punktach Ziemi, aby wykrywać okręty podwodne. Sieć ta po zakończeniu zimnej wojny została częściowo udostępniona celom cywilnym. W 1997 roku zarejestrowano jednak kilkakrotnie na Pacyfiku coś bardzo dziwnego. Bardzo mocny sygnał ultraniskiej częstotliwości. Dźwięk ten był na tyle dziwny, że nazwano go blub. Do dziś nie wiadomo, co było jego źródłem, chociaż całkowicie wykluczono działalność ludzką, w sensie miny, okręty, wybuchy, etc. Nie znamy też procesów geologicznych, które mogłyby za to odpowiadać, chociaż niektórzy naukowcy wiążą to zjawisko z odrywaniem lądowców na Antarktydzie. W zasadzie wykluczono też, by blub był sygnałem pochodzenia biologicznego. Głównie dlatego, że był kilkadziesiąt razy mocniejszy od najmocniejszego sygnału wyemitowanego przez płetwala błękitnego. Istota, która go wyemitowała, musiałaby być gigantyczna. I tak dochodzimy do Howarda Phillipsa Lovecrafta, twórcy mitów Cthulhu. Cthulhu opisywany jest tam jako pradawny, gigantyczny potwór, który leży uśpiony na dnie Pacyfiku w cyklopowym mieście Rlaech. Lovecraft podaje nawet dokładne namiary GPS tego podwodnego miasta. Jak się okazuje, źródło sygnału blub znajduje się w okolicach, jeśli nie w samym mieście Rlaech. Tym samym miłośnicy opowiadań Cthulhu dostali całkiem przypadkiem dowód, jakoby ich ekscentryczny pisarz był w zasadzie jasnowidzem, który ostrzega nas przed niedługim przebudzeniem ciemnego władcy.